Luty to czas, aby zacząć przycinać krzewy tetnie syryjskie, czyli hibiskusy. Proszę nie mylić z hibiskusami bylinowymi, błotnymi, bo to są byliny. Te natomiast to są wieloletnie krzewy, które przepięknie kwitną, mają kwiaty podobne do kwiatów malwy, bardzo piękne kolory. My mamy akurat dwa, był jeszcze trzeci niebieski, o niebieskich kwiatach, ale coś mu się stało i niestety nie ma, wypatruje, być może udało się, że jakaś maleńka siewka wyrosła i będzie akurat kwitła na niebiesko, ponieważ siewki rzeczywiście hibiskusa mamy wysiewają się samym. Ja już nie wzruszam ziemi, plewię tylko chwasty i to, co wartościowego mi się wysieje, to przesadzam, rozsadzam, a to, co nie chcę, żeby się wysiewało, to po prostu wtedy wyciągam i plewię. I czas zabrać się za przycinanie, ponieważ tutaj urósł duży krzew. Były tutaj drzewa i krzewy, które od dołu miały gałęzie. Ja rzeczywiście ten hibiskus już nie przycinałam. Ale teraz jest pora najwyższa, aby go troszeczkę odmłodzić, poprzycinać i podocinać tutaj te gałęzie, które zaczęłam, ale kiedyś nie dostałam. Tutaj te gałęzie wytnę, ponieważ nie chcę, aby rosły tak nisko przy ziemi. Hibiskusy, czyli ketmie syryjskie, już przecięte. One bardzo lubią być cięte, ale nie lubią zbyt intensywnego cięcia i przycinane ładnie kwitną, mają więcej kwiatów i te kwiaty są takie bardzo duże. Ja nie chciałam tak na razie drastycznie wykonywać tego cięcia, ponieważ bałam się, że może się im coś stać, mogą nie urosnąć, a szkoda byłoby takiej straty, ponieważ naprawdę są to bardzo piękne, bardzo śliczne krzewy, które zachwycają swoimi kwiatami. W przyszłości ten też jest przycięty, ten ma różowe kwiaty. W przyszłości będę chciała tak wyprowadzić jeden pęd, żeby miał koronę i żeby go na przykład zrobić w kształcie kuli, ponieważ tutaj były w takim miejscu wprawdzie osłoniętym od wiatru, ale nieco mniej słonecznym i te wszystkie krzewy, gałęzie pokładały się na nie, dlatego one zrobiły się tutaj troszeczkę takie przechylone i krzywe. Ale teraz mają już dużo miejsca i myślę, że będą już ładnie rosły.